Siemanko, jestem Lucek, to jest GTAON i zapraszam Was na kolejny odcinek z tej gry. Jestem bardzo podekscytowany nowymi wiadomościami, jakie płyną od Rockstara. Słuchajcie, będziemy mieli nowe pojazdy, ale po kolei. Będą nowe wyścigi stunterskie. Będą to wyścigi specjalne, bo będzie je można jeździć w Voltiku, w Linerze 2000 i w wodnym kładzie. Ja się nie mogę doczekać, szczerze mówiąc, Voltika rakietowego, lecącego gdzieś tam w kosmos i lądującego gdzieś na dalszej rampie. Także będą wyścigi stunterskie tymi zajebistymi pojazdami, nie mogę się doczekać. W sumie brakuje tam samochodu rampy. Ciekawie by było wyprzedzać kogoś, po prostu pod niego podjeżdżając. Będą nowe tryby adwersarza, ale to jeszcze, wiecie, te tryby adwersarza chyba wszyscy mamy ich dosyć, jest ich za dużo. Nie wiadomo w co grać i tak naprawdę ciężko znaleźć jakiś mecz, gdzie można by było z kimś pograć, więc to tak, zobaczymy jakie będą tryby, żeby może pogramy gdzieś tam sobie na live'ach, bo to się fajnie gra właśnie z kimś, taką większą grupą i w ogóle. Najważniejszą rzeczą dla nas ludzków są nowe auta Infernus Classic, Turismo Classic i Progen GP1. Inspirowany McLarenem F1. Infernus Classic pojawił się po raz pierwszy w GTA 3 i Rockstar napisał, że będzie to właśnie Infernus z GTA 3 albo coś koło tego. Ten Infernus nie będzie dokładnie taki jak w GTA 3, no bo wersje samochodów w GTA 5 no są zupełnie różne niż w poprzednich częściach GTA, prawda? Patrzcie chociażby na samochody w GTA San Andreas, a w GTA 5. No niektóre nazwy modeli są zupełnie inne, no bo przecież czasy prowadzenia rozgrywki w GTA 5 to są lata współczesne, a w GTA San Andreas to były lata 90. Więc Infernus Classic w GTA Online będzie wyglądał inaczej, prawdopodobnie inspirowany jakimś samochodem znanym z rzeczywistego świata. Infernus to jest Lamborghini, więc ja stawiam na jakiegoś Cantacha albo Lamborghini Diablo, coś takiego znanego. Turismo to w GTA są Ferrarki, znaczy Ferrarka to jest ogólnie Turismo, a to nie jest nazwa marki. Nie wiem, to będzie może jakaś Ferrarka ciekawa. Może być na przykład Ferrari F40 albo F50. No i Progen GP1, Rockstar nawet udostępnił zdjęcie tego samochodu, jak już będzie wyglądał w grze. Wygląda fantastycznie na tym zdjęciu, ale jeszcze nie widziałem tyłu, więc ciężko stwierdzić. I będzie w klasie super samochody. Poprzednie podejrzewam, że też będą w super samochodach, tylko wydaje mi się, że będziemy musieli je najpierw zrobić u Benego. Tak czy inaczej jest to świetna wiadomość, bo okazuje się, że Rockstar planuje rozwijać GTA Online dalej, że nie porzuca tego projektu i dalej będziemy mogli się cieszyć nowymi update'ami, na co czekałem. Na taką wiadomość czekałem bardzo długo i też mówiłem wam w poprzednim filmie, że po 8 marca albo będzie wielka ekspansja, albo będzie lipa. No i jest raczej wielka ekspansja, bo Rockstar już teraz zapowiedział 9 wielkich rozszerzeń GTA planowanych na rok 2017. I między innymi będą to nowe wydarzenia jazdy dowolnej. No tak słabo, prawda? Ale słuchajcie tego. Lowridery, szalone stunty, aktualizacja do aktualizacji Bikers, import, export, jakieś tam nowe rzeczy z tym związane i dodatkowe jakieś rzeczy, o których Rockstar nie napisał jeszcze, w tym nowe uzbrojenia, nowe uzbrojone pojazdy i nowe misje z tym związane, z tym, że akurat uzbrojone pojazdy Rockstar napisał, że to będzie późną wiosną i jakoś tam w lato gdzieś to rozmieści, prawda, te wszystkie te. Tak samo te wielkie rozszerzenia, myślę, że one będą podzielone na jakieś tam etapy w całym roku. Niemniej ja się mega, mega cieszę, a nie było nic wspomniane o ekspansji mapy albo coś takiego, więc trochę lipa. Może coś tam jeszcze będzie, no bo przecież ma być 9 wielkich rozszerzeń. Nie wiem, co jeszcze Rockstar wymyśli z import-export, bo ta aktualizacja mnie interesuje najbardziej. Na obecną chwilę gra się fajnie, no ale wiecie, fajnie by było, jakby coś dodali więcej. Niemniej jest i tak bardzo, bardzo fajnie. Nie mogę się doczekać, kiedy pojawi się pierwsza aktualizacja. Rockstar jeszcze wspomina o tym, że będą nowe narzędzia do zwalczania cheaterów, że już są właściwie nowe narzędzia do zwalczania cheaterów. Dużo osób dostaje teraz bany. Jak kogoś zgłosicie na sesji, że ktoś tam używa cheatów, od razu rzuca się na niego jakiś tam program, czy jakiś algorytm, który go po prostu od razu sprawdza. Jak coś się nie zgadza, to go wywala z sesji i gościu jest banowany. Więc jeśli kogoś takiego widzicie, możecie go zgłosić bardzo szybko. On dostanie bana, jeśli wam przeszkadza.
No i chyba tyle z tych wszystkich rzeczy. Kurczę, aż mi się język plącze od tego wszystkiego, ale jestem podekscytowany tymi aktualizacjami. GTA to jest aktualnie gra, w którą najwięcej gram. Jeszcze jakiś tydzień albo dwa tygodnie temu, czy nawet trzy tygodnie temu był to Overwatch, a teraz no, możecie mnie często spotkać w GTA. Nie mogłem się doczekać, musiałem ten film opublikować teraz, żebyście też wiedzieli i pisali w komentarzach, co o tym wszystkim myślicie, co myślicie o tych samochodach nowych, które będą dodane. Nie mogę się doczekać, jak będziemy je razem tuningować. Myślę, że Infernus Classic i Turismo Classic będziemy tuningować w salonie u Benego. Bardzo wam dziękuję, że byliście ze mną. Trzymajcie się, na razie. Pa, pa.